Mam zaszczyt Państwa powitać. Jesteście naszymi pierwszymi gośćmi. Serdecznie Was witam, Wasze rodziny, dzieci. No i zapraszam tutaj do pierwszego białego namiotu. Tutaj dziewczyny wszystko wytłumaczą, co i jak. No i potem zapraszam na teren naszej całej imprezy. Czas na las. Ekologiczna inicjatywa firmy DB Schenker z okazji 150-lecia istnienia firmy. Wspólnie z pracownikami i ich rodzinami oraz partnerami biznesowymi spotykamy się w nadleśnictwie Lipusz, które 5 lat temu nawiedziła nawałnica, uszkadzając ponad 70% obszaru lasu. Dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że razem wspólnie te spędzone chwile przyniosą nam dużo śmiechu, dużo radości i że zrobienie czegoś dla siebie, ale nie przede wszystkim dla siebie, tylko można powiedzieć dla całego świata, przyniesie ogrom i bardzo dużo satysfakcji. Firma DB Schenker od 150 lat wyznacza kierunek rozwoju zielonej logistyki. Ekologia jest dla nas priorytetem numer jeden, dlatego w 2040 roku naszym celem jest zeroemisyjność. Dzisiaj w leśnictwie Dywan sadzimy las. Z okazji 150-lecia mamy do posadzenia 15 tysięcy drzewek, także nie ma czasu do stracenia. Ja biorę łopatę w rękę i biegnę do lasu.